Dzień dobry Państwu. Nazywam się Roman Haligowski. Jestem w Wyższej Szkole Handlowej wykładowcą na kierunku informatyka oraz jestem etatowo zatrudnionym informatykiem. Proszę Państwa, tematem mojego wykładu, mojej prelekcji będzie cyberbezpieczeństwo w sieci. Temat bardzo popularny w obecnych czasach. Jak nie zostać oszukanym? Czyli jakich mechanizmów używają cyberprzestępcy do tego, żeby czy ukraść naszą tożsamość, czy zrobić skok na nasze konta bankowe. Postaram się Państwu w króciutkiej prezentacji przybliżyć te zagadnienia, a następnie pokazać faktyczne przykłady ataków, a następnie pokazać Państwu kilka dobrych praktyk, które są używane do tego, by po prostu nie dać się oszukać. Proszę Państwa, cyberbezpieczeństwo samo w sobie jako zjawisko pojawiło się na rynku wraz z rozwojem komputeryzacji. No i od tej pory towarzyszy naszemu światu nieustannie. Mamy, proszę Państwa, kilka rodzajów ataków cyberbezpieczeństwa. Na następnym slajdzie pokażę je Państwu wszystkie. Ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że my skupimy się tutaj tylko na takiej wybranej grupie, a mianowicie na przestępstwach komputerowych. Proszę Państwa, według ekspertów Rady Europy przestępstwa komputerowe dzielą się na następujące grupy. Oszustwo związane z wykorzystaniem komputera, fałszerstwo komputerowe, zniszczenie danych lub programów komputerowych, sabotaż komputerowy, czyli są to te wszystkie na przykład pendrive'y zawirusowane, które są podrzucane do firm i po włączeniu do gniazda USB powodują spięcie i zniszczenie komputera, do którego zostało to podłączone. Obrażanie innych osób w sieci, czyli cała ta procedura stalkingu, prześladowania, to również jest traktowane przez Radę Europy jako przestępstwo związane z cyberbezpieczeństwem. Podsłuch komputerowy, wejście do systemu komputerowego przez osobę nieuprawnioną, czyli tak zwany cracking, hacking, bezprawne kopiowanie treści, czyli naruszenie praw autorskich, bezprawne kopiowanie topografii, podszywanie się pod inne osoby lub firmy, czyli zjawisko phishingu, modyfikacja danych lub programów komputerowych bez wiedzy i zgody autora, szpiegostwo komputerowe, czyli tu już przechodzimy na ten wyższy level szkód, które możemy wyrządzić, bo tutaj straty są już liczone w miliardach dolarów. Używanie komputera bez pozwolenia, proszę Państwa, no to jest takie trywialne, ale również zalicza się do cyberprzestępstw. Używanie prawnie chronionego programu komputerowego bez upoważnienia, czyli tutaj jest to kolejny przypadek użycia programu bez posiadania zgody autora. I na koniec zostawiłem sobie taki smaczek, metodę salami. Metoda salami jest to po prostu forma przestępstwa, która polega na kradzieży małych sum z różnych źródeł. Ma to na celu efekt taki, że Państwo po prostu nie zorientujecie się, że ubywa Wam po prostu bardzo mała jakaś tam sumka pieniędzy i powiedzmy osoba, która dokonuje ataku, liczy na to, że po prostu Państwo potraktujecie wypływ z konta w kwocie powiedzmy 15 zł jako kolejne zakupy w Żabce, w Biedronce i nie wzbudzi to Państwa obaw. Proszę Państwa, pierwszy rodzaj cyberprzestępstwa, o jakim chciałem powiedzieć kilka słów, to jest tak zwany phishing, czyli podszywanie się pod firmę, instytucje. Są to, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju ataki, które w pewien sposób symulują inną osobę, a tak naprawdę po drugiej stronie siedzi ktoś zupełnie inny niż my myślimy.
Tutaj, proszę Państwa, chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że poza podszywaniem się pod konkretne osoby fizyczne, bardzo powszechne jest ostatnio zjawisko podszywania się pod całą instytucję. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, obecne czasy to są takie czasy, że tak naprawdę skopiowanie loga znanej firmy, tak naprawdę myślę, że prawie każdy, kto używa komputera w średnim stopniu zaawansowania, jest w stanie takie logo sobie załatwić. No, oczywiście cyberprzestępcy idą krok dalej i w tych mechanizmach podszywania się budują niezależne strony internetowe, które mają symulować strony znanych firm, gdzie wklejają odpowiednie loga. Oczywiście dobierają kolory tak, żeby zmylić osobę, która wchodzi na tą stronę, ale cel, że tak powiem, jest zawsze taki sam. My, czyli odbiorca końcowy Szary Kowalski, finalnie w wyniku takiego phishingu po prostu jesteśmy narażeni na utratę naszego dobytku, dóbr materialnych, pieniędzy i no niestety działa to w taki sposób, jak właśnie powiedziałem. Proszę Państwa, przejdę może do kolejnego sposobu, w jaki tracimy pieniądze. Jest to bardzo też ostatnio znany numer, który się pojawia w sieci. Są to, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju pralnie pieniędzy. Jak zorganizować taką pralnię pieniędzy? To, proszę Państwa, osoby, które chcą gdzieś tam te pieniążki przelać pomiędzy punktem A a punktem B niepostrzeżenie, często w sieci publikują coś atrakcyjnego, na przykład jakąś super ofertę pracy, gdzie obiecują kandydatowi minimum pracy, maksimum zarobków, no i umieszczają taką propozycję faktycznie na przykład na portalu OLX, pracuj.pl, Gumtree, czy gdziekolwiek indziej, gdzie można szukać ofert pracy. Proszę Państwa, ofiara, no co robi? Przede wszystkim, jeżeli chcemy dostać pracę, no to musimy wysłać CV. Oczywiście często takie firmy, które oszukują, czy nawet nie firmy, osoby, cyberprzestępcy, żądają od ofiary założenia często konta na portalu właśnie tej firmy, która rekrutuje, a następnie na przykład wysłania, powiedzmy, poza danymi osobowymi kodów karty na przykład bankomatowej wraz z kodem PIN, czy też numeru karty kredytowej. Proszę Państwa, no jeżeli użytkownik spełni wszystkie żądania, to tak naprawdę osoba, która pozyskała te dane, ma komplet, proszę Państwa, danych, które pozwalają oszustowi na dalsze pranie pieniędzy. W CV, proszę Państwa, zawarliśmy wszystkie dane osobowe, najprawdopodobniej z PESEL-em, z mailem, z adresem zamieszkania. Dodatkowo podaliśmy dostępy do naszych kart płatniczych, więc tak naprawdę pobranie, zapłacenie dodatkowymi pieniędzmi z naszego konta za jakiś fałszywy towar naprawdę w tym momencie nie stanowi przeszkody. I co za tym idzie, proszę Państwa, no nie jesteśmy tego świadomi, że chcąc aplikować na jakąś fajną aplikację pracy, po prostu padamy ofiarą cyberprzestępcy, a dowiemy się o tym fakcie, proszę Państwa, jak będzie już za późno, jak nasze dane gdzieś wypłyną po kilku tygodniach, mam nadzieję po kilku tygodniach, na policji, bo często niestety takie przestępstwa no po prostu
nie są aż tak wykrywalne i trzeba to powiedzieć głośno, żeby przestrzec państwa po prostu przed daniem się nabrać. Czasami, jeżeli oferta pracy jest zbyt atrakcyjna, a firma, do której mamy aplikować, nie za wiele wam mówi, może warto taką firmę sprawdzić. Są Google, są znajomi, którzy pewnie też pracują w wielu miejscach i mają wielu znajomych. Także warto, proszę państwa, zachować czujność i jeszcze raz czujność, nawet przy tak błahych rzeczach, jak aplikowanie o jakieś stanowisko. Proszę państwa, kolejna forma wyłudzenia naszych pieniędzy są to oferty kupna-sprzedaży, oczywiście fałszywe oferty kupna-sprzedaży. I polega to, proszę państwa, na tym, że oszust wystawia do sieci jakąś fajną rzecz, którą my chcemy kupić bądź sprzedać. To działa wtedy w drugą stronę. Na razie skupmy się na sytuacji, gdzie oszust chce sprzedać fajną rzecz, no i państwo gdzieś tam musicie za to zapłacić. Oczywiście kontakt z taką osobą się odbywa przez jakieś fejkowe konto założone na portalu sprzedażowym i proszę państwa, w celu, powiedzmy, uwiarygodnienia swojej oferty często jesteśmy proszeni o przelanie środków na tak zwaną escrow service, czyli miejsce, które ma gwarantować dostawę samochodu do klienta, czy też ma gwarantować bezpieczną transakcję finansową. To jest oczywiście termin bardzo umowny, escrow service, bo pod tym pojęciem po prostu kryją się fake firmy, na które po prostu powołuje się osoba sprzedająca daną rzecz, że jeżeli puścimy transakcję przez ten punkt pośredniczący, to oczywiście wszystko będzie w porządku. No proszę państwa, nie będzie w porządku. Taka firma po prostu potwierdzi za dzień, dwa, że pieniążki otrzymała, a niestety towaru się nigdy nie doczekacie. Jeżeli ktoś, proszę państwa, proponuje gdzieś przelew środków, przejście transakcji zakupowo-sprzedażowej przez jakiś serwis pośredniczący, to proszę państwa, powinna zapalić się wam w głowie lampka, która powie państwu, że coś tu może być nie tak. Jeżeli, proszę państwa, firma, wiarygodna firma sprzedaje państwu samochód, mieszkanie, dom, czy też drogie buty, to na pewno na ogłoszeniu tej firmy będą dane KRS, czy też kontakt do osoby prywatnej, gdzie, proszę państwa, ta transakcja powinna odbyć się w zdrowych warunkach. Często, proszę państwa, portale sprzedażowo-zakupowe zabezpieczają takie oszustwa poprzez zwrot środków, na przykład jeżeli przelejemy, ktoś okaże się oszustem, to portal sprzedażowy, na przykład Allegro, oddaje wtedy zapłacone pieniądze, jeżeli przedstawimy, że sprawa została zgłoszona na przykład na policji. Oczywiście są specjalne procedury na tych portalach, ale jeżeli będzie sytuacja, że sprzedawca będzie chciał właśnie ominąć przez ten escrow service portal sprzedażowy, to powinniśmy, proszę państwa, bardzo mocno się zastanowić, czy to w ogóle ma sens. Proszę państwa, następna metoda oszustwa w obecnych czasach, bardzo popularna, jest to metoda na SMS-a. Oczywiście tutaj jest parę metod, które postaram się szybciutko omówić. Mianowicie pierwszy typ SMS-ów to są SMS-y z banku na zasadzie
masz niedopłatę raty kredytu, proszę dopłać brakującą kwotę 50 zł na numer taki i taki, albo odpisz tak lub nie. No proszę Państwa, każdy ma konto w banku, wiemy jakimi kanałami się kontaktujemy z bankiem. Wiemy też, proszę Państwa, że jeżeli przyjdzie SMS z jakiegoś nieznanego numeru, czy też z jakiejś dziwnej bramki SMS-owej, która w żaden sposób nie przypomina stałej komunikacji z bankiem, to powinno to, proszę Państwa, wzbudzić nasz niepokój. Innym rodzajem wyłudzeń SMS-owych są tak zwane subskrypcje. Na zasadzie zapisałeś się do klubu szachowego. Jeżeli chcesz się z niego wypisać, wyślij SMS-a o treści tak na numer podany w treści SMS-a. Proszę Państwa, tu od razu obowiązuje nas zasada, jeżeli się ktoś nie zapisał w sposób świadomy, to dlaczego ma się wypisywać, więc powinniśmy takie wiadomości od razu kasować i ignorować. Innym, proszę Państwa, bardzo takim, może nie tyle co popularnym, jak bardzo naciągającym ludzi o słabym sercu jest taka metoda na uprzejmość. Często jest tak, że dostajemy SMS-a na zasadzie: dzień dobry, przepraszam, moje dziecko właśnie wysłało numer jakiś tam w loterii, pomyliło się, wysłało jedną cyferkę telefonu inaczej. Akurat tak się składa, że jest to pana, pani numer. No i za chwilę na pana telefon przyjdzie kod i bardzo bym prosił o odesłanie tego kodu na podany numer tutaj w SMS-ie. Proszę Państwa, no jeżeli będziemy się bawić w takie litościwe rozwiązania, możemy być pewni, że poprzez odpisanie na bank aktywujemy jakąś płatną subskrypcję, która będzie z naszego konta ściągać niestety pieniążki. Często będzie to tak, że pierwsze 2-3 przelewy po prostu będą na znikome kwoty, a kolejna próba pobrania pieniędzy może się okazać próbą wyczyszczenia konta do zera. Także tutaj też proszę mieć świadomość, proszę wiedzieć, że takie rzeczy istnieją. Proszę Państwa, oczywiście tutaj chciałem jeszcze szybciutko przejść przez inne formy oszustw, czyli portale społecznościowe. No proszę Państwa, w chwili obecnej każdy, myślę, ma w jakimś portalu społecznościowym konto. Poruszamy się po Facebookach, Instagramach, Twitterach, TikTokach. Oczywiście, proszę Państwa, wszystko jest dla ludzi, ale też pojawiają się w tych portalach oszuści. Poczynając od oszustów, którzy po prostu podszywają się pod inne osoby, a kończąc po prostu na płatnych reklamach, które musimy kliknąć i nagle pojawi się ekran, żeby podać nie tylko swoje dane personalne, ale też dane do karty kredytowej. Generalnie, jeżeli mamy otwarty profil, profil publiczny, to tak naprawdę są też firmy, które najbardziej popularne miejsce stacjonowania takiej firmy to jest Azja, gdzie prawa autorskie praktycznie nie istnieją, więc ludzie po prostu siedzą i analizują otwarte profile w portalach społecznościowych, ściągając po prostu dane do prywatnych baz, które są potem sprzedawane i nagle okazuje się, że dostajecie na maila jakiś spam z zupełnie nieprzemyślanych, z zupełnie zaskakujących źródeł, gdzie wydawać by się mogło, że absolutnie nawet nie odwiedzaliście stron o tej tematyce. Proszę Państwa, kolejna metoda oszustwa, czyli aplikacje typu FaceApp. Jeżeli Państwo korzystaliście z takiej aplikacji, która swego czasu była bardzo popularną aplikacją na Androida, na iOS-a, to wiecie Państwo, że przy pomocy tej aplikacji
mogliście tak naprawdę, robiąc sobie zdjęcie, tak jak ja tu jestem teraz filmowany na ładnej ściance, gdybym zrobił sobie zdjęcie tą aplikacją, mógłbym przy pomocy tej aplikacji na przykład postarzeć się o 20 lat, a nawet zmienić płeć, co na pewno pozwoliłoby oszustowi na swobodne podszycie się pod fikcyjną osobę i zaczęcie ze mną jakiegoś dialogu, który najprawdopodobniej prowadziłby do tego, by finalnie pozyskać ode mnie jakieś środki. Proszę Państwa, coś, co wydawać by się mogło, że jest bardzo mało popularne, ale jako informatyk proszę mi wierzyć, że spotykam się z tym bardzo, bardzo często, czyli tak zwany sabotaż komputerowy, podrzucenie pendrive'a, który jest tak zwaną tykającą bombą. Po co? Na co? Proszę Państwa, tak naprawdę, jeżeli dobrze prześledzimy internet, sieć, jesteśmy w stanie znaleźć gotowe programiki, które po wgraniu na pendrive'a zmienią takiego pendrive'a w tykającą bombę. Czyli taki pendrive po podłączeniu do portu USB wywołuje spięcie, przepięcie napięcia, które płynie w komputerze, przez co po prostu prowadzi to do spalenia obwodów i oczywiście uszkodzenia danych. Proszę Państwa, oczywiście idąc tutaj na poziom korporacyjny, gdzie korporacja może próbować zwalczyć konkurencję poprzez podrzucenie takiego komputera, ale myślę, że ten poziom to nie jest target naszej dyskusji. Myślę, że bardziej powinniśmy się skupić tutaj na targecie typu kolega. Czasami ktoś chce zrobić głupi kawał, instaluje, przemienia takiego pendrive'a w tykającą bombę i proszę Państwa, no nieszczęście gotowe. Proszę Państwa, nie wiem, czy czas tutaj nam pozwoli na rozpoczęcie dyskusji, czy ktoś z Państwa się spotkał może z jakimś innym dość popularnym próbą wyłudzenia. Jeżeli zostanie nam czas, to ja sobie pozwolę wrócić tutaj do tego slajdu i podjąć z Państwem dyskusję. A teraz chciałbym Państwa szybko przeprowadzić przez tak zwane studium przypadków, gdzie pokażę faktyczne próby wyłudzenia od użytkownika danych. Tutaj mamy wyskakujący pop-up, gdzie mamy trzy kroki, na zasadzie których pewnie w pierwszym kroku podaliśmy swoje personalia, w drugim podajemy PIN do karty, w trzecim być może e-mail, a wszystko to dlatego, bo kliknęliśmy w reklamę wygrania iPhone'a, a tak naprawdę jest to próba wyłudzenia danych. Proszę Państwa, bardzo, bardzo znany ostatnio przekręt z wygraniem biletów lotniczych przez ogłoszenie polskiej firmy, polskich linii lotniczych LOT, zwycięzców na konkurs na 89. rocznicę. Nawet została, proszę Państwa, specjalnie na te potrzeby założona strona internetowa, ale proszę Państwa, proszę zerknąć na strukturę tej wiadomości. Ona przede wszystkim jest taka troszeczkę bez ładu, bez składu, ponieważ no nie trzyma się to kupy. 89. rocznicy czego? Po cyfrze 89 mamy kropkę. Jeżeli przyjrzymy się, proszę Państwa, bliżej adresowi strony internetowej, proszę zobaczyć, że w literce O mamy pod spodem kropeczkę, czyli jest to nie literka O, a jakiś znak z klawiatury, który bardzo mocno symuluje tą literkę i może przez to po prostu sugerować nie tą stronę, co chcemy. Proszę Państwa, często zdarza się tak, że cyberprzestępca nie jest takiej narodowości jak my. Bardzo często takie wiadomości przelatują przez translator, przez co ich
składnia, czy też brak polskich liter powinny wzbudzić w nas bardzo dużą czujność. Tutaj, proszę Państwa, mamy przykład wyłudzenia SMS-owego, czyli tutaj to, co mówiłem, niedopłata w kredycie, w kwocie, prosimy o kontakt. Tutaj mamy kolejny przykład, jeżeli podszyjemy się, powiedzmy, pod jakąś znaną firmę, wyślemy, powiedzmy, jakiś pop-up, czy zamieścimy jakąś fejkową reklamę na jakimś portalu, gdzie kliknięcie w przycisk zobacz informacje może nas przekierować tak naprawdę w nie to miejsce, co myślimy, a tak naprawdę myślimy, że jesteśmy na stronie Poczty Polskiej, bo to nam mógłby sugerować, mogłoby to nam sugerować pierwsze odczucie, jak zobaczymy taką reklamę. Tutaj, proszę Państwa, mamy przykład wyłudzenia SMS-owego na tą metodę uprzejmości, czyli jeżeli coś zrobiło dziecko, chcemy, pomyliło się, prosimy odbiorcę o odesłanie czegoś, mniej więcej taka wiadomość może tak wyglądać. Kolejna, proszę Państwa, faktyczna próba wyłudzenia. Jest to oczywiście przykład, który mówiłem o fakcie, że się zarejestrowaliśmy w jakimś portalu, w jakiejś subskrypcji i teraz oni nas proszą o kliknięcie w link, żeby się wylogować, wypisać. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, jeżeli się nie zapisaliśmy, to nie mamy powodu, żeby się wypisać. Kolejny pop-up, jest to wyłudzenie, proszę Państwa, danych do karty. Również nie powinniśmy na takie rzeczy absolutnie reagować. Bardzo niebezpieczna rzecz, powodująca, że nasze konto może być w krótkim czasie wyczyszczone do zera. Proszę Państwa, tutaj jest pewna odmiana wyłudzenia, o której nie wspominałem. Jest to tak zwany spam nigeryjski. Jest to odmiana, która prowadzi do zaczęcia dialogu z ofiarą. Przeważnie jest to na zasadzie, że zgłasza się do nas osoba, która mieszka w bardzo biednym kraju i ta osoba bardzo by chciała zacząć nowe życie, najczęściej u naszego boku. No i jest prowadzony dialog mający na celu, żebyśmy my na przykład wysłali tej osobie pieniądze na bilet lotniczy, żeby jak najszybciej mogła do nas przyjechać. Oczywiście, proszę Państwa, jest to totalny fake, nawet jeżeli będą załączone zdjęcia tej osoby. Często oszuści mają przygotowany zestaw zdjęć tej osoby, tak żeby wyglądało to naprawdę profesjonalnie. Absolutnie nie powinniśmy się na takie rzeczy godzić. Kolejny, proszę Państwa, przykład wiadomości. Jest to wysłanie wiadomości podszywającej się pod tożsamość. Proszę nas o kliknięcie w link. I tutaj też powinniśmy zobaczyć, że mail, z którego to zostało wysłane, nie sugeruje firmy, do której to się odnosi, więc tak naprawdę powinniśmy wykazać czujność. Tutaj, proszę Państwa, są przykłady teraz tych aplikacji typu FaceApp, gdzie w lewym górnym rogu jest faktyczna osoba i za pomocą aplikacji FaceApp możemy zmienić odcień skóry, możemy się postarzeć, a również możemy zmienić płeć, co może zmylić bardzo odbiorcę. Tutaj, proszę Państwa, kolejny przykład takiej aplikacji. Po lewej stronie mamy osobę z faktycznym zdjęciem. Cztery kolejne zdjęcia to jest to samo zdjęcie, tylko, że tak powiem, już po obrobieniu przez algorytm sieci neuronowych, gdzie zmiana z oryginału jest naprawdę duża i mając już tą zmianę, taka osoba może naprawdę dużo namieszać w życiu naszym, tudzież innych nieświadomych osób. Kolejny, proszę Państwa, przykład wyłudzenia
Jest to mail na zasadzie wpłynięcia na naszą psychologię, na naszą psychikę, gdzie w treści maila po prostu mamy informację, że cyberprzestępca wie, na jakie my strony wchodzimy, wie, co robimy na komputerze i że cyberprzestępca o tym zapomni, jeżeli wpłacimy drobną kwotę na jego konto. Oczywiście, proszę Państwa, nie powinniśmy tego w życiu robić. Możemy takie sprawy bez problemu zgłaszać na policję, a przede wszystkim powinniśmy je ignorować. Proszę Państwa, jako że tu widzę, że czas mi się pomalutku kończy, więc teraz przejdę do sekcji dobrych praktyk, czyli co zrobić, żeby nie dać się nabrać. Proszę Państwa, zacznę od portali społecznościowych. Tutaj powinniśmy dopasować prywatność naszego portalu do faktycznych, że tak powiem, zagrożeń w sieci. Nie powinniśmy pozostawić naszych portali otwartych, tak żeby osoba, która gdzieś tam nas nie zna, mogła wejść, zobaczyć. A jeżeli już decydujemy się na taki krok, to powinniśmy, proszę Państwa, ustawiać odpowiednie treści z odpowiednimi filtrami publikacji, tak żeby nie wypuścić zbyt wielu informacji o sobie w świat. Unikamy też, proszę Państwa, klikania w nieznane linki, w nieznane reklamy. Nie dodajemy do listy osób znajomych osób, które powiedzmy wydają nam się poprawne. Jest wiele botów w internecie. Jest wiele, proszę Państwa, tych fake kont, które tak naprawdę są niczym innym, jak tylko próbą dotarcia do naszej prywatności, a idąc krok dalej, po prostu do ataku na nasze dane, zasoby, a przede wszystkim też, albo nie przede wszystkim, ale także na naszą prywatność, którą chcemy chronić równie dobrze jak nasz majątek. Proszę Państwa, co dalej? Musimy pamiętać, że jest takie stare porzekadło, które mówi o tym, że człowiek zapomni, ale internet nigdy. I to jest, proszę Państwa, prawda. Jeżeli publikujemy coś w internecie, umieszczamy w internecie, to możecie być pewni, że algorytm Google to zaindeksuje i będziecie mieć, proszę Państwa, pamiątkę z tej publikacji na długie, długie lata. Unikamy, proszę Państwa, publikowania zatem jakichś wrażliwych materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby być wykorzystane przeciwko Państwu. Oczywiście sam Google daje Państwu też formularz, który możecie wypełnić i poprosić o usunięcie z historii Google'a wybranego zasobu. Jest to, proszę Państwa, fajna rzecz, ponieważ wtedy, jeżeli zgłosimy Google'owi taką potrzebę, to Google usuwa trwale dany zasób z bazy wyszukiwania i jesteśmy, że tak powiem, spokojni o to, że nikt tego więcej nie znajdzie. Co dalej, proszę Państwa? Udostępnione serwisy aplikacyjne. Proszę Państwa, tutaj jest mowa o tym, że nie klikamy zbyt wiele w nieznane miejsca. Ja wiem, proszę Państwa, że przeglądając internet, ciekawość ludzka potrafi płatać różne figle, aczkolwiek czasami lepiej spędzić 5-10 minut dłużej i znaleźć po prostu pewniejsze źródło informacji niż przypadkowa strona, której adres wygląda na tyle niepewnie, że zastanawiamy się, czy powinniśmy w nią kliknąć, czy nie. Sugeruję, proszę Państwa, że jeżeli wyszukujemy informacje, to robimy to tylko i wyłącznie z pewnych źródeł. Tutaj też przestrzegam od razu przed lajkowaniem czegokolwiek.
Tak jak wspominałem o tych firmach, które pozyskują dane z otwartych profili społecznościowych, musicie mieć Państwo świadomość, że jeżeli będziecie klikać na obrazki, które na przykład sugerują, że lubicie koty, to nie dziwcie się, proszę Państwa, potem, że na skrzynki mailowe przyjdą Wam spamy, które będą traktować o tym, żeby na przykład kupić karmę dla kota, szczotkę dla kota i tym podobne rzeczy. Proszę Państwa, ostatni slajd, czyli co możemy zrobić jeszcze? Gdzie jest to możliwe, stosujemy element weryfikacji dwuetapowej, czyli dodajemy jakiś dodatkowy mechanizm zabezpieczenia, potwierdzenia, uwierzytelniania. Logujemy się na stronę bankową, czyli na bankowość elektroniczną, tylko z zaufanych urządzeń. Nie podajemy nigdzie, proszę Państwa, kodów CVV, CVC naszych kart kredytowych. Sugeruję założyć na przykład konto na bezpiecznym portalu PayPal i z niego płacić za transakcje internetowe, a nie poprzez podawanie CVV i CVC. Obserwujemy, proszę Państwa, działanie naszego komputera. To jest równie istotne. Czasami, jeżeli nagle zacznie chodzić zbyt wolno, mogliśmy paść ofiarą infekcji wirusowej, tudzież różnego ataku malware, czy po prostu ktoś zrobił z naszego komputera kopiarkę kryptowalut. Proszę Państwa, są darmowe spamy systemu, do których zachęcam, żeby po prostu cyklicznie takie rzeczy robić. Naprawdę możemy uchronić nie tylko nasz komputer, ale nasze zasoby. Proszę Państwa, naprawdę temat jest bardzo szeroki. Jeżeli będziecie chcieli go zgłębić, serdecznie zapraszam na kierunek informatyka, na studia w Wyższej Szkole Handlowej, a prezentację z samego kierunku zostawiam kierownikowi katedry, panu doktorowi Jakubowi Długoszowi, który za chwilę przedstawi swoją prezentację. Ja bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia na studiach. Szanowni Państwo, ja nazywam się Jakub Długosz, jestem kierownikiem katedry informatyki w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. I chciałbym w ramach tej prezentacji opowiedzieć Państwu o studiach na kierunku informatyka w WSH. Na początku opowiem o historii kierunku, o ofercie studiów, o liczbie semestrów i przedmiotach, które są oferowane w ramach studiów na kierunku informatyka. Przedstawię specjalności i przedmioty specjalnościowe. Zwrócę uwagę na praktyczny charakter studiów, które oferujemy w WSH. Przedstawię informacje odnośnie licencji na oprogramowanie, kont studenckich. Opowiem o praktykach, które są integralną częścią programu studiów i o wymaganiach stawianych kandydatom, którzy chcieliby zarekrutować się na kierunek informatyka. Kształcenie na kierunku informatyka w WSH rozpoczęło się od roku akademickiego 2016-2017. Na początku prowadzone były tylko studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim i angielskim. Oferowane były dwie specjalności: technologie internetowe i multimedialne oraz bezpieczeństwo sieci informatycznych. Aktualnie trwa ostatni rok akademicki, w którym studia licencjackie są jeszcze prowadzone. Od roku akademickiego 2019-2020 uruchomione zostały studia inżynierskie. I tylko takie będziemy prowadzić od kolejnego roku akademickiego. W ofercie studiów inżynierskich są studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim i angielskim. W roku akademickim 2018-2019 została powołana Katedra Informatyki, która stanowi wsparcie dla kierunku informatyka.
Studia inżynierskie na kierunku informatyka, w odróżnieniu do studiów licencjackich, które trwały 6 semestrów, trwają 7 semestrów. Na slajdzie macie Państwo zaprezentowane przedmioty oferowane w ramach programu studiów, podzielone na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to przedmioty informatyczne, druga kategoria przedmioty nieinformatyczne. Wiem, że wolelibyście Państwo, żeby były same przedmioty informatyczne, natomiast zgodnie z wymaganiami dotyczącymi programów studiów też musimy zaoferować wsparcie dotyczące podstaw różnych innych dziedzin, na przykład takie przedmioty jak analiza matematyczna, logika i teoria mnogości, algebra liniowa z geometrią, które dają takie podstawy matematyczne do operowania różnymi algorytmami, wzorami, macierzami. Jeżeli chodzi o przedmioty nieinformatyczne, to macie Państwo w ofercie przedmioty humanistyczne, takie jak języki. Możecie Państwo wybrać różne języki, które są w ofercie, takie jak język angielski, niemiecki, hiszpański, polski, to dla studentów zwłaszcza z zagranicy. W ramach studiów dziennych oferujemy Państwu wychowanie fizyczne. Ponadto możecie Państwo uczęszczać na takie przedmioty jak komunikacja, życie akademickie, work-life balance, przygotowywanie raportów i projektów. Mamy też ofertę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy elektroniki, elektrotechniki oraz technik cyfrowych. I tutaj mogę wymienić praktyczne aspekty elektroniki i elektrotechniki oraz podstawy elektroniki i elektrotechniki. Jeżeli chodzi o przedmioty informatyczne, to możecie Państwo uczęszczać na takie przedmioty jak wstęp do programowania, języki i paradygmaty programowania, technologie informacyjno-komunikacyjne, ICT. De facto poznacie tam Państwo również podstawy obsługi pakietu Office, czyli Worda, Excela, PowerPointa. Ponadto w ramach przedmiotów informatycznych możecie Państwo poznać bazy danych, algorytmy i struktury danych. Rozszerzeniem tematyki baz danych jest przedmiot tworzenia aplikacji bazodanowych. Ponadto są takie przedmioty jak systemy operacyjne, architektura komputerów, programowanie obiektowe 1 i 2, podstawy grafiki komputerowej, prowadzenie do inżynierii oprogramowania, podstawy techniki cyfrowej, praktyczne aspekty techniki cyfrowej, prowadzenie do sieci komputerowych, podstawy projektowania stron internetowych, przetwarzanie sygnałów, elementy składu komputerowego, aplikacje www, sztuczna inteligencja, 2 semestry praktyk, o czym opowiem w dalszej części prezentacji, narzędzia i techniki informatyczne w komputerowym wspomaganiu w technice. W ramach studiów będziecie też Państwo uczestniczyć w wizytach w firmach, w różnych wydarzeniach IT, także w spotkaniach fakultatywnych, branżowych. Ponadto możecie Państwo uczęszczać na język angielski w IT, są 2 semestry tego przedmiotu. W ofercie studiów jest 10 przedmiotów specjalnościowych, które przedstawię za chwilę w odniesieniu do każdej z 5 specjalności. I studia kończycie Państwo egzaminem dyplomowym, inżynierskim. W ramach studiów piszecie Państwo pracę inżynierską i zdajecie egzamin dyplomowy. Wówczas po pozytywnym przejściu tego etapu uzyskacie Państwo tytuł inżyniera. W ramach studiów oferujemy 5 specjalności. Są to inżynieria internetowa, grafika komputerowa i multimedia, inżynieria oprogramowania, cyberbezpieczeństwo i sieci komputerowe oraz e-biznes. Chciałbym zaznaczyć, że do utworzenia specjalności wymaganych jest co najmniej 20 osób chętnych do tej specjalności.
Jeżeli chodzi o inżynierię internetową, to tutaj w ramach programu studiów są takie przedmioty jak usługi webowe, projektowanie i tworzenie stron internetowych, programowanie gier, technologie mobilne, technologie prezentacji multimedialnych, trendy w technologiach internetowych, techniki i narzędzia testowania aplikacji internetowych, projekt serwisu internetowego, technologie frontend i backend. Nie będę już przy każdej specjalności powtarzać, że w ramach danej specjalności konieczne jest napisanie projektu inżynierskiego i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. To już mówiłem wcześniej i ten aspekt już będę pomijał w dalszej części prezentacji. Jeżeli chodzi o specjalność grafika komputerowa i multimedia, to w ramach przedmiotów specjalnościowych macie Państwo w ofercie podstawy projektowania na potrzeby rynku, projektowanie i tworzenie stron internetowych, skład komputerowy DTP, projektowanie opakowań i wzorów przemysłowych, grafikę 3D, trendy w grafice i multimediach, druk 3D, grafikę i komunikację człowiek-komputer oraz projektowanie UX. Jeżeli chodzi o specjalność inżynierii oprogramowania, to w ramach programu studiów są następujące przedmioty specjalnościowe. Inżynieria internetowa, 2 semestry programowania w języku Java, 2 semestry programowania w języku C#, metody przetwarzania obrazów, trendy w inżynierii oprogramowania, systemy wbudowane oraz modelowanie systemów informatycznych. Kolejną specjalnością jest cyberbezpieczeństwo i sieci komputerowe. W ramach tej specjalności są następujące przedmioty specjalnościowe: sieci i systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe w technologii Cisco. I ten przedmiot realizujecie Państwo na przykład w ramach Akademii Cisco lokalnej. Bezpieczeństwo systemów komputerowych, zaawansowane techniki sieciowe, wirtualne sieci prywatne, trendy w sieciach komputerowych, ataki i wykrywanie włamań w systemach komputerowych, informatyka śledcza, bezpieczne zarządzanie sieciami. Ostatnią specjalnością jest specjalność e-biznes. W ramach tej specjalności oferujemy Państwu następujące przedmioty specjalnościowe: projektowanie i tworzenie stron internetowych, sieci komputerowe w technologii Cisco, usługi turystyczne w e-biznesie, infrastruktura e-handlu, komunikacja w e-biznesie, trendy w projektowaniu systemów e-biznesowych, techniki i narzędzia testowania aplikacji internetowych, konsulting informatyczny, modelowanie systemów informatycznych. Studia oferowane w WSH na kierunku informatyka mają charakter praktyczny. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane podczas studiów opisują i wyjaśniają między innymi projektowanie i funkcjonowanie sieci teleinformatycznych oraz zarządzanie sieciami teleinformatycznymi i bezpieczeństwem, projektowanie oraz tworzenie grafiki multimediów, projektowanie oraz tworzenie funkcjonalnych stron, portali i aplikacji internetowych, projektowanie oraz tworzenie systemów informatycznych, programowanie w popularnych językach programowania z uwzględnieniem dobrych praktyk i wzorców projektowych, wykorzystanie technologii informatycznych w systemach różnych organizacji, na przykład IT, e-commerce czy turystycznych. Jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia po ukończonych studiach, to mogą to być następujące stanowiska: kierownik działu IT, administrator sieci informatycznych, inżynier oprogramowania, grafik komputerowy, programista, projektant serwisów multimedialnych, projektant gier komputerowych,
pracownik działów do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek zespołów projektowych przygotowujących rozwiązania interaktywne. Można również prowadzić własną działalność gospodarczą czy być menedżerem średniego szczebla. Ponad 50% zajęć na kierunku informatyka stanowią zajęcia praktyczne. Program obowiązujący od nowego roku akademickiego ma ten wskaźnik na poziomie 73%. Na slajdzie macie Państwo zaprezentowaną aplikację mobilną stworzoną w Android Studio dla systemu Android i jest to przykład zajęć z laboratorium projektowania i programowania aplikacji mobilnych. W ramach studiowania oferujemy Państwu dostęp do kont Microsoft i Google. Będzie dla Państwa utworzone studenckie konto w usługach Office Online. Dzięki też studiom otrzymacie Państwo dostęp do licencji akademickich Microsoft, a także do licencji akademickiej Google Workspace. Ponadto oferujemy Państwu akademicki dostęp do różnych zintegrowanych środowisk programistycznych, firmy JetBrains, chociażby WebStorm, PyCharm i inne środowiska. Jako studenci otrzymacie też Państwo dostęp do biblioteki. W tym roku znacznie poszerzyliśmy ofertę e-książek oferowaną na kierunku informatyka i to zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ponadto biblioteka pronumeruje magazyn Programistę oraz magazyn Computer World. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe. Na studiach inżynierskich trwają one 6 miesięcy, 24 tygodnie. Podzielone są one na dwa przedmioty, praktyka 1, praktyka 2. Oba te przedmioty trwają po 3 miesiące. Przedmiot praktyka 1 jest rozliczany w semestrze trzecim, a przedmiot praktyka 2 w semestrze piątym. Zachęcamy, żeby praktyki odbywać wcześniej, zanim następuje rozliczenie praktyki w określonym semestrze. Przykładowo, jeżeli praktykę 1 należy rozliczyć w semestrze trzecim, to można ją zacząć realizować w semestrze drugim lub w przerwie wakacyjnej między semestrem drugim a trzecim. Mieć ją zrealizowaną, a złożyć w semestrze trzecim tylko wymagane dokumenty. Wtedy jest mniej stresu, nie musicie Państwo w trakcie semestru jeszcze dodatkowo się martwić o rozliczenie praktyk, które jednak są w dużym wymiarze i w przerwie wakacyjnej łatwiej na przykład takie praktyki odbyć. Również w zakresie praktyk macie Państwo wsparcie Biura Karier w zakresie poszukiwania miejsc na praktyki. O tym już dowiecie się na studiach. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym poruszyć, są wymagania stawiane kandydatom, którzy chcieliby studiować na kierunku informatyka w WSH. Jak Państwo widzicie na przedstawionym slajdzie, jedynym wymogiem rekrutacyjnym jest zdana matura. Zachęcam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w procesie rekrutacji i do przystąpienia na studia na kierunku informatyka. Jest to taka dziedzina, która jest bardzo szybko rozwijająca się, pełna wyzwań, pełna ciekawych inspiracji i do zobaczenia na studiach na kierunku informatyka w WSH. Dziękuję bardzo. Witajcie na kolejnym segmencie poświęconym pytaniom do rekrutacji, biura rekrutacji. Jeżeli już jeszcze się nie poznaliśmy, to jestem Mateusz, jestem pracownikiem biura rekrutacji Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Wracając do naszej kolejnej serii pytań, z jednych takich ciekawszych pytań, może dla niektórych wydawać się dziwnym to pytanie, jest pytanie, czy jest jakaś granica wieku,
która jest wymagana do podjęcia studiów. No generalnie, tak jak wspomniałem, może to być dziwne pytanie dla niektórych, jednak zdarzają się osoby, które no, postanowiły coś zmienić w swoim życiu, może rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć jakieś nowe umiejętności, które pozwolą im uzyskać, nie wiem, awans w pracy, albo po prostu chcą zdobyć jakąś dodatkową wiedzę. Więc tak, generalnie nie mamy żadnej górnej granicy wieku. Zapraszamy każdą osobę, która jest głodna, żeby posiąść nową wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, do zapisywania się na studia, do naszej szkoły. Oczywiście ważne, żeby być osobą pełnoletnią. Także, jak wspomniałem, zapraszamy. Jeżeli jesteś osobą starszą, jak najbardziej nie bój się, też jest miejsce dla ciebie. Nie będzie to dla nas, nie jest to dla nas, dla nikogo tutaj żadnym problemem. Kolejne też pytanie, które się pojawia, szczególnie wśród kandydatów na studia magisterskie, jest to, czy jeżeli posiadam dyplom licencjacki z innej dziedziny, czy mogę zapisać się na przykład na studia magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja bądź zarządzanie? Tak, jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli macie ukończony licencjat z zarządzania bądź turystyki, może on wam pomóc trochę podczas tych studiów magisterskich. Natomiast jeżeli jest to dyplom z innej dziedziny, a chcecie, powiedzmy, posiąść jakieś zdolności kierownicze, umiejętności kierownicze, chcecie to połączyć z tym, co już robicie, czy połączyć z tą dziedziną, którą już ukończyliście, macie jakiś pomysł na to, to jak najbardziej możecie, zapraszamy was do aplikowania na studia magisterskie, nie posiadając dyplom magisterski, licencjacki, przepraszam, z innej dziedziny, także jak najbardziej. Wkrótce będzie nasz ostatni segment z pytaniami. Raz jeszcze zapraszam was też jutro o godzinie 10 na pełen segment poświęcony biurze rekrutacji.